Kamera jest włączona. Dobra, witam serdecznie. Obiecałem odcinek, słuchajcie. Krótko pokazujący to, co tutaj pewien klient pozwolił mi zajrzeć pod swój carport, słuchajcie. I myślę sobie, że obejrzymy parę rzeczy, o ile mam radę się tu bezpiecznie dostać. Aha, dobra, to są te opony, co mu tu przywiozłem. Gość generalnie powiedział, że mogę sobie zabrać wszystko, co mi się podoba, jeśli chodzi o sprawy elektroniczne, nie? Kurde, tak akurat te opony. Ciekawe, co tu jest. No jest tutaj śmietnik trochę, tu jest jakaś stara drukarka, słuchajcie. Te opony to może mu tak tutaj przerzucę. Niech sobie ma. Tu raczej nic z elektroniki nie będzie ciekawego. Ale tak patrzę, co jest tutaj. O. Zobaczcie, jeden z tych monitorków bym sobie zabrał. A dlatego, że chciałbym do swojego PC 35i, wiecie? Co to jest? Rockbox. Jakieś kasety. Wow. Zabieramy. Wygląda fajnie. Zabieramy. Tam jest jeszcze jeden monitor. I tu jest, słuchajcie, jakiś wzmacniacz starej daty. Nie wiem, co to jest. Jakaś koda. Mhm. Ciekawe. Te monitorki dwa na pewno bym wziął, bo one, słuchajcie, może być któryś sprawny, ale co najmniej 3 lata to tu leży. Jeśli chodzi o te zestawy monitorów. Tu są jakieś dyskietki. To jakieś dane mogą leżeć czy coś. Kasety. Jakaś karta pamięci. Mhm. Dobra. Jak sobie będzie. A co jest w tym pudle na dole? Może być ciekawe. Śmieci. To jest kabel od konsoli? Czy od czego to jest? Dobra. Kurde, tak mi się... Źle mi się nagrywa jedną ręką. Nie chcę gościowi burdelu tu zrobić. Dobra. Tu nie będzie nic specjalnego w tym pudle. W każdym razie pozwolił mi tutaj pooglądać trochę. Jakbym coś chciał sobie wziąć, powiedział, że wszystko mogę zabierać, więc nie ma sprawy. Warto zapytać o pozwolenie, bo nigdy nie wiadomo, z kim ma się do czynienia, co nie? Dobra, to na pewno zabiorę. To są jakieś piosenki tutaj są. Ciekawe. O, po angielsku. Można sobie zapauzować i zobaczyć utwory. A te monitory wezmę, jak będę wracał, bo akurat mnie trochę czas goni, słuchajcie. A tam chyba są... Tam jest jakiś wzmacniacz, czy co to jest kurde tutaj? A nie wiem nawet. To mi wygląda fajnie. Ten koda. To jest wzmacniacz chyba? Tak, wzmacniacz. Dobra. To widzimy się później, jak będę wracał tutaj po drodze. Dobra. Witam już tym razem. Po południu. Co mnie tu kurde jakieś osy oblatują. Okej. To bierzemy w takim razie. Bierzemy te dwa monitory, ten boksik. Zabierzemy ten wzmacniacz chyba. Zaraz zobaczymy. Idziemy się ładować. Dobra, załadowane. To zabrałem tylko. Może ten wzmacniacz będzie ktoś chciał na wymianę czy coś. Ale syfiaste te monitory. Będzie co przy nich robić. Jadę je do garażu zawieźć. Szkoda, że nie mam żadnych paczek, bo bym te monitory jakoś usztywnił. Myślę, że kurde. O, tak średnio bym powiedział. Może położę tak na boku je. O, na przykład tak. To kurde, do ściany może dosunę. Tak
przyjdzie mi gwałtownie zahamować, to żeby było od razu tak, nie? Ole. Ten klunkier strasznie ciężki. Dobra, lecimy. No, monitorki wyglądają na całe. Chyba. O, tu jeszcze jakieś, kurde, zeszłoroczne liście. Pakujemy to do garażu wszystko. Strasznie te monitory śmierdzą wilgocią. Strasznie, strasznie, strasznie. Ale były pod zadaszeniem, nie? Więc mam nadzieję, że jeszcze działają. Tego chciałbym sobie, słuchajcie, używać z tym komodorkiem 35 PC. O ile w ogóle tamtego komodorka postawię na nogi, ale monitorek właśnie się przyda. I wziąłem dwa, ze względu na to, że nie wiem, który z nich będzie działał, a może ktoś będzie chciał jakiś monitorek na wymianę, to możemy się na coś wymienić. Oczywiście pomyślałem też o tym, żeby ten wzmacniacz wziąć. Wszystko wniesione. Zobaczcie, jaką MGR fajną bawareczkę kupił za niecałe 3000. Bawareczka E39. Silnik 2.2 benzyna. Bardzo zadbany. Ale nie o tym samochodzie w tym odcinku. Bo chcę wam pokazać i sprawdzić przy okazji sam, czy radio kasetowe działa w bawareczce. Jest to bawarka, która ma ksywkę Cement, z tego względu, że jest bardzo fajnie podrutowany i poszpachlowany. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym opakowaniom. Co znajdziemy w tej zawartości? Mega hity lat 80. Widać, że jednej kasety tylko brakuje. No zobaczmy, czy działa. Tak wzięta po prostu, wiecie, po latach z carportu. Gdzie jest kluczyk do bawarki? Gdzieś tu leży. Znaleziony. Pierwsza lepsza kasetka z boku. Rock and Roll Classic. Ciekawe. Tyle lat nieużywane. Zobaczmy. Kurde, wyłącz ten. No i co? Aha, trzeba włączyć. Nie to. Działa! Kasety z wystawki magnetofonowej działają. No! Jakie kurde country, patrzcie, działa! Działa! Kurde, pięknie, ładnie! Fajnie, wujek, co ty mi tu robisz, kurde, z tą bawarką? Chuja pomysł na klejowy. Oj tam. Dobra, widać, że kurde fajnie działa. Pierwsze lepsze na ten. Zamknijmy to sobie, fajny zestawik. Zobaczmy, co tu jeszcze dorzucił. Patrz, wujek, fajny wzmacniacz, co? Wzmacniacz. Wzmacniacz. Jak ci się podoba? Nie wiadomo, czy sprawny, nie? Ty w ogóle masz jakieś ten? Jakieś głośniki, które by wskazywały na to, że można taki wzmacniacz w ogóle użyć? No. Czekaj. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest w zestawie. O, same puste opakowania. Jak znajdziemy jakąś oryginalną płytkę, to będzie można Ive przetestować. To jest jakiś DJ Brian. Fajnie, kopie zapasowe. Co to kurde? Brawo, to były piękne czasy, brawo. Na razie same puste opakowania. Kurde, co tu się dzieje? Tu coś będzie? Puste. Citroen. Benzin, szpryc systemy. System benzynowy, kurde. Muzyka Citroena. Bez jaj. Puste, puste. Puste, puste. Kurde, ile kopii zapasowych. O, to będziemy... Nie mam. Kurde, dzisiaj resztę zapierdala. Nie mam wody żadnej, wujek. Festiwal Guide. O, to będzie można sprawdzić na Ivie. Chemical Brothers.
Simpson coś tam. Kurde, lepiej. A, to są jakieś te. Jakieś zdjęcia czy coś. Zdjęcia jakieś. Takie dziwne trochę. Fajne kaset, stary. O, na to. Rapunzel jakiś. Alarm im Circus Sarami. Fajnie. Robin Hood. Robin Hood. Z Disneya. Rita Pafone. Jakaś karta SD. Adapter z Compact Flash. Compact Flash pewnie z Amigi 1200. A ciekawe, czy jakieś polskie by tutaj miały. Patrz, Elvis. Mm. Patolog, kurde, lat 70. Tutaj to, tutaj to, tutaj to. Sanio, coś takiego. Kurde, ile kaset fajnych. Ej. Tak, zobaczę sobie po tym. Gdzie mi tam skrzypisz tą zawieszką? Do roboty jest wszystko, kurde. Nie złam nic. Ty, on na zimówkę. Niech będzie, jeździć, obserwować. Kurde, jakieś stare daty kasety, ale pierwszą lepszą kasetę włączyłem w BMC i działa. Będziemy sobie słuchać kaset. No. Dobra, to by było tyle, słuchajcie. Fajny odcineczek. Mamy monitorek, jest to HX Screen LE 124 coś tam. 1024, no i ten drugi monitorek tutaj, nie? Najpierw przyjdzie czas na odcinek, żeby zobaczyć sobie w ogóle, czy ten monitor działa. I właśnie cierpiałem troszeczkę na brak kasetek, ale widzę, że to wszystko jakieś niemcowskie biesiady. To tak średnio bym powiedział, żeby to słuchać sobie w garażu. Wujek się śmieje w tle. Mój szwagier ma ksywkę wujek, nie? Tak przy okazji, jest tutaj z nami. No. Tyle kaset, tak, mówi siema. No i tutaj jeszcze mam właśnie kasetowe Sanio z 86 roku, kupione przez ciocię i wujka. Kupili chyba wtedy na książeczkę. Wujek był górnikiem i kupili w 88. Tak, kupili w 88 i tu jest moja Aiwa, którą już prezentowałem, która też ma wejście na kasetki. Też trzeba będzie potestować. Tu jest ten słynny Multiboy, rozdupcac z owoców, ale tak naprawdę tej kawy jęczmiennej, czy coś takiego. Coś takiego jakby. Dobra. Brawo. A jak? Dzięki za obejrzenie, subskrybować i obserwować. Także dzisiaj taki śmietnik fajny nagrałem, ale urocze takie śmietniki, znajdować takie kurde perełeczki. Dobra. Także do następnego, nie?